Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, woda PZW i wszystko w tym temacie, więc zapraszam wszystkich Państwa na najnowszy film, oto z czarnej nidy, w moim wykonaniu, powiem wprost, dzisiaj będę chciał przetestować jedną mieszankę z Marcela, Special G5 Special. I zobaczymy, co przyniesie na tej wodzie, więc jedziemy z tym koksem. Przygotujemy zanętę G5. Drodzy Państwo, to jest zanęta na 2020 rok. Nowość z Marcela. G5 Special, jak nazwa wskazuje, specjalna odmiana G5. Firma postanowiła wypuścić na rynek nowość, zmienioną mieszankę, całkiem inny skład G5 i wyszła taka kilowa zanęta Special, więc ją przygotujemy, zanęcimy i spróbujemy na nią połowić, więc zobaczymy. Zobaczcie G5, frakcja nie tak drobno zmielona jak ostatnio testowana na mączkach rybnych, tu są grubsze frakcje. Ładnie pachnie, jak widzicie, frakcje, bogata ta zanęta i pięknie pachnie, więc ją rozrobimy całe kilo. Ładnie pachnie, widzę dużo ziaren zmielonych, pięknie, i namoczymy to tak. Wspomniałem wcześniej w likwidzie. Czerwony. Tyle na początek wystarczy. Likwid mamy 1 do 10, to cały kubek, myślę, że wystarczy. Zobaczcie. I pomału trzykrotnie. Tak, aby nie zepsuć mieszanki, bo jedną paczkę tylko dzisiaj mam. Pomalutku, a dokładnie nawilżymy naszą zanętę. Trzykrotnie, tak, producent zanęt zamieścił to na opakowaniu. Trzykrotne namaczanie. Dobrze, mamy raz. 5 pachnie. To jest tajemnica firmy G5, która tak nam się prezentuje. Ta mieszanka. Dobrze. Ok, niech sobie wypije naszą wodę z likwidem. Ja wygruntuję sobie miejscówkę i zaraz jeszcze dwa razy ją domoczymy. Niech trochę nam to wchłonie. Tak mówię, ta kilowa mieszanka wypiła na raz 250-240 ml wody i tak wygląda. Kilo mieszanki 240 ml przy pierwszym namaczaniu zanęty. Dobrze, w międzyczasie jak zanęta nam dochodzi, rozłożę bolonkę. Dzisiaj jest stick 2-gramowy,
obciążenie w ten sposób jak paciorki różańca od góry do dołu, cały paciorek Szrucin, 35 cm przypon na 0,10, haczyk 16 i z Barclaya 0,12 plecionka. To jest cały zestaw, który tak wygląda mój zestaw, który dzisiaj będę używał, przepuszczając sticka na tej niewielkiej rzece. Rozłożę bolonkę, zobaczymy czy obciążenie akurat jest dobrze dopasowane, blisko. Ok, na oko dawałem, śruciny są 0,25, dwugramowy spławik to dałem 9, 8 to jest 2 gramy, ale 25 dałem więcej, bo spławik potrzebuje więcej niż 2 gramy, aby go lekko przytopić, więc 9 na paciorku, 9 śrucin i będzie odpowiednie przy wypuszczaniu nasza mieszanka. Zobaczcie, frakcje większe, 230 ml wody na kilo zanęty i tak to wygląda. To jest dobrze klejąca, więc drugi raz ją namoczę, jak jeszcze podeschnie, i ją przetrzemy przez sito, dodamy gliny, powiedzmy pół na pół, i zanęcimy łowisko na tą nową mieszankę. Ok, ok, jeszcze trochę po malutku, żeby nie zepsuć mieszanki, dlatego że jedną torebkę tylko wziąłem. Łowienie z marszu. Autobusem przyjechałem, to wiecie, nie będę dźwigał za dużo do testu, więc jedna mieszanka, jedna próba. Oczywiście bez likwidu, bo widzę, że zanęta jest aromatyzowana. Na początku dałem jedną zawartość, więc myślę, że następne przy drugim namoczeniu 200 starczy. Dobrze, tak wygląda. Zobaczcie, jak urośnie. Za chwilę przetrzemy ją. Ale pięknie pachnie. Pięknie pachnie. Zobaczcie, dobrze klejąca. Dobrze klejąca, wiem tylko, że jest G5 Special. Dobrze klejącą zanętą. Nie potrzeba w razie co klejów do doklejania zanęty. Wystarczy tylko ją domoczyć i łowiąc nią w rzekach przy większym uciągu czy na w jeziorach przy dużej głębokości, śmiało można jej używać. Zobaczcie. Ok. Dobrze, niech dochodzi sobie. Drugi raz i myślę, że już wystarczy. Trzeciego razu nie będzie, dlatego że łowię na rzece. Uciągu dużego nie ma, ale jednak to trochę płynie. Więc w razie co w każdej chwili można domączyć zanętę. Najgorzej jak ją się przemoczy i zepsuje. Tak wygląda nowa mieszanka od Marcela. G5 Special. Ale pięknie klei.
zioła jakieś. Czuję zioła. Zioła jakieś wyczuwam, naprawdę takie w kuchni coś czuć to. Zostało trochę drobnych frakcji z całej mieszanki i poprze tak wygląda, czyli pulchna, zobaczcie, mieszaneczka, bardzo pulchne.
drodzy Państwo, powiem, że jest zabawy przy rozrabianiu zanęty, przesiewaniu, przecieraniu, łączeniu. I tak to teraz wygląda. Zobaczcie, przeważa zanęta z Marcela G5 Special, do której teraz dołożymy pieczywka fluo. Trochę tego. Trochę jaskrawszego. Wymieszamy. I tak się prezentuje mieszanka przygotowana przeze mnie w dniu dzisiejszym. G5 Special. Pieczywo fluo oraz 35% do mieszanki dodanej przetartej gliny. Dodamy robaków, tylko musimy je trochę zbić, czyli trochę je uszkodzić, tak aby nam nie rozbijały nowej mieszanki, więc potraktujemy je w ten sposób, że lekko je przetrzemy, tak aby je trochę uszkodzić. Rozwalkujemy je, zobaczcie, ok, ciutkę mocniej szczuciem. I myślę, że wystarczy, puściły sok. Pójdą do mieszanki. Zobaczcie, i tak to się teraz prezentuje. Niewielka zawartość robactwa w zanęcie. Pięknie pachnie, pięknie pachnie, ale zobaczymy, co nam przyniesie ta mieszanka. Ale jest dla mnie idealnie. Kule lekko rozwalają się, zobaczcie, widzicie? Nie jest tak, ja lubię bardzo domoczona, bo przy uginaniu, uderzeniu kula rozpada się, więc mieszanka inaczej stworzona przeze mnie jak na tą wodę, bo wiecie, lubię bardziej doklejone, ale szybciej nam będzie pracowała i jest odpowiednia do dzisiejszego wędkowania. Czyli robimy kulę, odczekamy chwilę i w końcu będziemy wędkowali. Zrobimy ze 3 kule. Jedna. Zobaczcie. I zanęcimy. Trzy kule. No i zobaczymy. Odczekamy chwilę. I zaraz będziemy przepuszczać nasz zestaw.
przepuszczamy pierwszy raz zestaw. Oczywiście założymy świeże robactwo. I mamy pierwsze przepuszczenie. Pierwsze przepuszczenie, drodzy Państwo. Ale branie było. Branko było, to już jest dobrze. Nie tam, nie tam, wyżej, wyżej. Wyżej. Do siebie. Ale branie już było. Drugie przepuszczenie. Więc pierwsza rybka. Dzisiejszego wypadu. Nieduża płotka, ale cieszy. Ok, przepuszczamy dalej, czekając na większe. Więc miejsce też, gdzie ryby przesiadują, jest ważne, więc zobaczymy tutaj, co się dzieje. Opa. Płoteczka. Zobaczcie. Ale wędkujemy dalej. Takie nieduże płotki biorą na tą mieszankę. No co zrobić? Pierwsze koty za płoty. Tak powiedziałem, zanęta to nie wszystko. Więc testujemy dalej, łowimy dalej to, co dzisiaj akurat w tej chwili bierze. Taka drobna płoteczka, tak. I tam, tak i tu, co jakiś raz niewielka, drobna płoteczka, więcej nic, drodzy Państwo. Ale wędkujemy dalej, przepuszczamy, jak nie w jednym miejscu, jak widzicie, tak i w drugim. Mała płotka bierze na pinkę, wróciłem tu z powrotem, zgarnęłem podbierakiem z dna chruściki i zobaczymy. Spróbujemy na chruściki coś połowić, ale muszę to wypłukać. Okej. Mamy kilka sztuk. Jakieś branie było, coś wyssało lekko. Założymy dwa chruściki. Dwie kłódki. Kłódka, kłodak. W zależności z jakiego regionu. Zobaczymy teraz na dwie sztuki. Jest na dwa kłodaki, klenik chyba, albo jelec. Zobaczymy. Skusiła się na dwa. Zobaczcie, jeszcze z buzi wystają. Na dwa kłodaczki. Dobrze.
Zobaczcie, oto taka poteczka na dwa. Chruściki, larwę chruścika, czyli kłódka, kłodak. Ok. Więc poteczka wraca do wody. Pójdź po kogoś dorosłego, dziewczyno. Jelczyk. Mały jelczyk, nieduża płotka i to wszystko, co dzisiaj w tych moich miejscach bierze na tą mieszankę, którą pokazałem na wstępie. Kolejny jelczyk na przemian z małą płotką. No i to wszystko, drodzy widzowie, z tej dzisiejszej mojej wyprawy wędkarskiej. Ok, kończymy na dzisiaj tą zabawę. Starczy czas jechać. Przy drodze Państwo leciało na dzisiejszym wypadzie. Połowione niewielkie płotki w kilku miejscach. Pod wodą zrobiłem test, jak mniej więcej ta mieszanka G5 z Marcela pracuje. I tak to leciało jak na filmie. Skubały niewielkie płotki, od czasu do czasu jelczyk i nic poza tym większego. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Robinson za możliwość testowania mieszanek Marcela. I tak to leciało. Nic dodać, nic ująć.